został kupiony ze względu na to, że mieliśmy dziesięciolecie firmy. Został skonfigurowany, doposażony jako taki samochód flagowy dla firmy na dziesięciolecie. Pierwszy kurs, który został wykonany na teren Niemiec, to jest trasa około 1500 km. Średnie spalanie tego samochodu wyszło około 23 litrów, gdzie samochody innej marki lądowały na poziomie 27-28 litrów. Kierowca po trasie 1500 km wrócił z wynikiem 100% użycia retardera. Praktycznie hamowanie odbywało się tylko przy rampach HPD hamulca. No myślę, że jeśli sprawdzą się po jakimś czasie użytkowania, nie wykluczam kolejnych zakupów samochodów marki Scania.